Kolejny kraj znosi obostrzenia. Szwajcarzy z jednym wymogiem koronawirus w Szwajcarii. Kraj znosi obostrzenia. Jest jedno, ale. Szwajcaria od najbliższego czwartku zniesie większość obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w tym kraju. Rząd zapowiedział m.in.: koniec paszportów covidowych. W dużej mierze przestanie także obowiązywać wymóg noszenia maseczek ochronnych. Tu jest jednak pewien wyjątek. Pozostaną one obowiązkowe w kilku przypadkach. Wśród ograniczeń epidemicznych, które przestaną obowiązywać od czwartku w Szwajcarii, jest obowiązek noszenia maseczki i okazania paszportu szczepionkowego przy wejściu do sklepów, restauracji, obiektów kulturalnych i innych miejsc publicznych. Koronawirus: Szwajcaria znosi obostrzenia. Są wyjątki ponadto od osób przyjeżdżających do kraju nie będzie już wymagane okazanie zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19, wyzdrowieniu lub negatywnego wyniku testu ani też wypełnienie formularza lokalizacyjnego. Oprócz obowiązku zasłaniania nosa i ust w środkach transportu publicznego i placówkach zdrowotnych w mocy pozostanie do końca marca zasada, że osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na koronawirusa, muszą poddać się pięciodniowej izolacji. Jest to podyktowane troską o osoby szczególnie narażone na zakażenie SARS-CoV-2, tłumaczyły władze. Sytuacja epidemiologiczna jest dobra. Dzięki wysokiemu poziomowi odporności populacji jest mało prawdopodobne, że system opieki zdrowotnej zostanie przeciążony mimo ciągłej obecności wirusa, poinformował rząd w oświadczeniu. Tym samym wdrażamy warunki potrzebne do szybkiej normalizacji życia społecznego i gospodarczego kraju, dodano. Koronawirus w Szwajcarii: 90%. Obywateli z odpornością decyzja o zniesieniu większości obostrzeń w Szwajcarii wzbudziła obawy przed prawdopodobnym wzrostem liczby zakażeń wywołanych przez wariant koronawirusa omikron oraz przed przeciążeniem systemu ochrony zdrowia, zauważyła agencja Reutersa. Wskazuje jednocześnie, że choć dziennie w kraju notuje się kilkadziesiąt tysięcy nowych infekcji koronawirusem, system ochrony zdrowia nie jest przeciążony, a liczba osób na oddziałach intensywnej terapii się zmniejszyła. Z państwowych danych wynika, że ponad 90% z 8,6 milionów mieszkańców w Szwajcarii dzięki szczepieniom bądź przechorowaniu COVID-19 nabyło odporność na tę chorobę.